Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej została ustanowiona 3 maja 1791 roku i przyjmuje się, że była pierwszą w Europie, a drugą na świecie. Polacy cieszą się dzisiaj z możliwości świętowania, a samo ustanowienie było przełomowe dla polskiego narodu. Dlatego poprosiłam sanitariuszkę Mariannę Nowak, aby opowiedziała o dzisiejszym wydarzeniu. Jest to niesamowity przywilej ze strony władz niemieckich, że możemy tutaj być i cieszyć się z ustanowionej konstytucji. Dziękuję.